Cześć ziomki, przybyłem was wybawić z tej fantastycznej muzyki. Druga część Super Mario Brothers 3. Oficjalnie uważam ją za rozpoczętą. Dzisiaj spróbuję przejść ostatnie trzy światy. I na pewno mnie się uda. Łufu, dufu, dufu. Bo dlaczego nie? Jest zamknięte. Nie ma takiego... Chociaż mam młotek. Może sobie zostawię na późno? Na później? Dźwięk z gry za głośno. Turururururu. Turururururu. Lepiej? Despedido 2. Mogłem pójść tym skrótem i ominąć połowę świata. Dajesz na później, czyli nie użyjesz do końca gry. No, no, coś w tym jest. To użyję teraz. Mam tylko jeden ten młotek, to może jednak go zostawię. Jakby gdzieś utknął. O, plansza lodowa, moja ulubiona. Był dobry wybór. Szczerze nie pamiętam tej planszy ani trochę, ani tego tła w paski. Tak, trzeba było zostać przy... O ty kurde. Dałem redaktor Keba, wracaj do pracy. Ups. Misklik. Dwa wygląda jak plansza wodna, więc pójdę do trzy. Ej, też nie wygląda jakoś super łatwo. A, ślisko! Mikrofon głośniej. Jeszcze głośniej. Jeżeli kebab jest taki dobry, to dlaczego nie ma kebab 2? O, koniec planszy. Tak właśnie myślałem. Róbmy to jak dorośli ludzie. Co za sekret? Lądę, ląduj tam. Tiku, tiku, tiku! Mieni się w tanuki i po cholerę. Żyć. Daje tanuki oprócz tego, że zamienia w statuę. No, no i to jest shop, tylko daje nieśmiertelność, jak się jest statuą. I w sumie tyle. Pozdro z Monachium. Pozdro z krzesła. AdvancedUser.pl.
jak ślisko. Zabiłem go! Dobra. Można niszczyć statuą płomienie na statkach. Serio? Można je zgniatać? Dlatego chyba nie wiedziałem. Jej. A, młoteczek jeszcze jeden. Fajnie. Stream dla Polonii. Tak, grzybie. O. Chyba pada. Pada, padmy. Amidala. Pada mi. Pada mi co? Pada mi kto? Panda mi autyzm? Co? Z jakiegoś powodu wydaje mi się to dość prawdopodobne. Co grasz? A w takim grę nie znasz. Co grasz? Nie znasz. Jestem święcie przekonany, że... O kurde, że nie znasz. To jest ta gra Luigi? Tak, Super Luigi. Super kto? Luigi... Kurde, no Sisters. I musiałem stracić... Power dupa. Muszę spać, ale... Nie masz z kim spać? Ja ci znajdę. Tak? Znajdź mi, to ja znajdę tu. Poza Didą. Z Didą, śpij z Didą. Ona tak lubi spanko. Ona uwielbia spanko. O, pato streamer. Mam spawn. Wow, ale super było tam. Ta nieśmiertelność, bardzo przydatna. O, śmieszna żaba. Kurwa. Myślałem, że jeszcze to dwa razy. Straciłem power-upa znowu. No rip, no rip. Czemu nie pracujesz? Co tam? Jak tam twoje ciężkie zadania, które zarabiają nam dużo pieniędzy ku chwale Arundotiu? Musisz mi zarobić 2600 zł na Vectrexa dzisiaj, więc... Słuchajcie, wpłacamy pieniążki! Co to było? Podpalę firankę za 20 zł. Żartowałem, nie podpalę. Nie wpłacajcie. Złodziej kapitalista. Poka klatę. Chyba pokażę klatę za 20. Okej, okay, zgoda. Ale nie twoją. Pokażę. To za 20 złotych. Funtów. Przyniosę klatkę grunia. Nie pokazuj klaty grunia, tylko sowę. Po klatę. Nie. Jeszcze kaloryfery. Był taki czas, że miałem kaloryfer. Teraz mam brzuszek. Pokazać boilera. Roilera. Tam by się można było chyba na chmurce przefrunąć, nie? Dobrze myślę? Tak. Ciekawe, czy dobrze myślę. Dobrze. Źle myślałem. Oo. Poka boiler, broiler. Commander Kebab Commerce. Ej, nową konsolą też bym się jarał. Chmurką możesz przefrunąć tylko planszę. To mogę przelecieć chmurką. Tam dla kolegi. Tam te gumby się tu pojawiają. Chcesz przelecieć w chmurze? Tak. Kebab, jak przytyjesz dużo kilogramów, to będziesz wyglądał zupełnie jak zagłupia. Będziesz martwy.
No tak, ten aktor nie żyje. Takie wąsisko zapuszcza. Ja, Zagłoba jest super. Zagłoba też nie żyje, powiem ci. Co? No jak bogato. Ale to jest pisatem? Ups. To nie twoja wina. Już się odsunął, żeby mnie... Nie bił, nie? Dzisiaj próbował mnie nożem zaźgać. Tylko raz. Niby, że w żartach, nie? Ale... Ale boję się, że kiedyś mu tak odwali i po prostu wbije, nie? Więc jak kiedyś bardzo długo nie będziecie nic o mnie słyszeć, to... No, to znowu ci nie masz szukajcie racji. Szukajcie pod podłogą, nie? Hmm. Ty mnie obrażasz. Ja ci zapewniam... Byt, a ty... Orbel. A ja ci nie zapewniam. Umieram dużo. Będę musiał... się skupić? Mam iść montować? Fajnie było, jak mi zarabiał pieniądze w tej firmie. Słuchajcie, bo jest taka sprawa, że musimy zarobić pieniądze w tej firmie, żebym nie musiał montować filmu. Ew, fajne, jakbyśmy zarabiali, powiedzmy... Mi, o proszę, dawaj tę firankę. Jak ja bym chciał firankę zobaczyć. Mogę tak zobaczyć, żeby zobaczyć, czy da się rozpalić ogień gidą. Ale co, będziesz się tak kręcił? Tak, będę... Myślisz, że się uda? Myślę, że nie, ale warto spróbować. O ty! O. Jaki death score? Nie wiem w sumie. Nie wiemy. To alpochon. Mama ci powiedziała, jak to się nazywa? Tak. Co? Patrz na to. O, poka. O, poka. Ślizgar. O, jak wygrał. Czemu nie ma grzybka? Ręki. 5 czy 6? Bardziej się opłaca 5, bo tam jest domek grzybka, ale coś czuję, że ta plansza będzie trudniejsza przez to. Wow. Ktoś właśnie wrzucił potencjalne speki PlayStation 5. A to nie było już tam wytegowane? Nie, nie widziałem ich. Nie. Kurczę, wygląda 24 giga RAMu brzmi... Wygląda aż przesadnie. Za dużo. Ciężko mi uwierzyć, że będziesz 24 giga RAMu na konsoli. Ja w moim kompie mam. Ja mam tylko 60... Nie, ile ja mam? 64 mam tylko. 16 chyba. Czemu kebab nie gra Luigi? Znamy z tego, że świetnie Mario. To jest ta cholerna, nerwująca plansza. Już pamiętam, gdzie jesteśmy. To jest ta z tą pędzlą taką zdolną. Dobra, idę sobie jeszcze chwilę pomontować. Co? Ale tylko chwilę. Nie chcę, nie jestem w nastroju na montowanie. O, jak przycięło. Ale dzięki mnie będziecie mieli pigułkę w przyszłym tygodniu. Za antykonceptualną. Antykonceptualną. A już wiem, jak tu się przechodzi. Skoczyć gdzie? Pamiętam. Wrócić po power-up. GTA! Meku, wielkie dzięki za subskrypcję! Jesteś moim ulubionym użytkownikiem do czasu, kiedy ktoś znowu zasubskrybuje. Pamiętacie, jak byliśmy z Meku na tej imprezie i on był tam również? To było strasznie zabawne, bo to jest taki fajny gość. Staram się zagaić rozmowę, żeby się czuł kochany. A, da się tak umrzeć? Nie da się zabić pirana planta zjeżdżając na niego? To jest bardzo interesujące. No tak, to było, byliśmy razem na imprezie i było mega. Mamy 4K i 60 FPS ready. Brzmi ej, jak... już robiłem pigułki. Halo? Wszystkim się podobało, bo Arkon czytał. Nikt nie wiedział, że kebab robił. Jest. Mieszkam blisko, więc nie kłam widzów. No, przecież mówię, no. Tak, zapomniałem, że... Tuku, tuku, tuku!
kurde, jeżdżę. Dark Times Kid subuje 2 miesiące z rzędu. Wielkie dzięki, mroczny panie, za subskrypcję. Tam się trochę z wami pointerakcjonuję teraz, bo zaraz nie będę mógł, bo będę się skupiał, na razie się nie skupiam. Więc... Dobra, to ja będę interakcjonował. Przekonałeś mnie. Halo, siema. Co tam, czat? Podbijamy rękawki, ja tu będę czytał. Uwaga. Już zakasał rękawy, to już jest po streamie. A dekoncentrujecie to? Na szczęście nie. A, nie było tu? Tu? Nie. Gdzie w Szkocji kupiłeś kobusa? Kobusia kupiłem w sklepie szkockim. Kobayashi Maru. Po prostu mieli polską półkę tak zwaną. Teraz zrób tureckiego kebaba. Ja nie robię zagranicznych kebabów, ja jestem polskim kebabem patriotą. Nie. Przypomniałem jeszcze takiego szluga. Udeczkę. Nie umiem utrzymać 2 przycisków naraz, muszę inaczej złapać kontrolę. Złapać kontrolę. Przycisk? Ja ci będę wciskał, chodź. Co? Dawaj, gramy we dwójkę na jednym padzie. Wolałbym, nie? Kiedy Piro Stream, Red Liquid pyta. Piro Stream? Kebab jak wróci do domu, to na pewno wam... streamuje... Pewnie. ...w domu. Pewnie. Po godzinach. Pewnie. Trudne pytanie. Nie chyba byś tak. Miałbyś pracować w innej redakcji growej, to gdzie byś pracował? Zastanów się dobrze. Jako dziecko chciałem pracować w CD Action, jeżeli odpowiadamy na to pytanie poważnie. Ale CD Action bardzo się zmieniło od czasów, kiedy ja czytałem CD Action, więc nie wiem. Znam papina z CD Action, wydaje się być sympatyczny. Więc... Ale... W gruncie rzeczy to chyba w żadnej innej. Spudłowałem. Brawo. Czy wprowadzimy na forum funkcję, co była na starym forum, że można było wrzucać obrazki i od razu wklejało link na szaucie? No chciałem coś takiego zrobić, nawet chciałem zrobić, że po prostu się dało kopiuj i wklej ze schowka. Ale to ten, troszkę czasu mi jest potrzeba na to. O, mogę być teraz żumwiem. Chyba zrób mlem. Tak za darmo? A to okay. Jest przedsiębiorca. Mlem. Tak z sercem to trzeba za pieniądze. Bo... Nie było w tym serca. Mlem! I love mlemania. Bnianie? No, bnianie. Nie chcę chmurki. Wiesz co dają, nie wybrzydzaj. No tato. Dzieci w Afryce nie mają chmurki. Akurat chmurek mają pod dostatkiem. Nie, myślę akurat, że nie mają, nie? Czemu nie mają? To susza. Ale z grubej chmury mały dość. Z grubej liby. Mały leszcz. Mały leszcz. Mój Boże. Lodowy zamek. Jak kebab nie montuje, to Archon traci hajsy. No właśnie, dlatego musicie bardzo dużo pieniędzy wpłacać. To jest prawda. Wiem, że może się to wydawać bardzo nielogiczne, ale kebab zarabia pieniądze pracując. Jak nie pracuje, to nie zarabia pieniędzy ani dla siebie, ani dla firmy. Właśnie. Wiem, że to się może wydawać kontrintuicyjne, ale... Jakie? Kontrintuicyjne. Jej. Zgoogluj sobie. Straszne. Tęcy kebab to jak cygan bez akordeonu. Nie rozumiem. Nie jest do rozumienia, żeście rozumiał. Po prostu chcieli mnie obrazić, tak? Tak. Dokładnie. Nie chodzi o to, żeby rozumieć. Oj, jak pokonał. Bo jaki, a może będę ci mówił pochlebstwa, to wtedy nie będę musiał pracować.
Ja mam ludzi od odmówienia mi pochlep. Na przykład... Tak. Wszystkie moje koleżanki z czatu. Nie ma dzisiaj w ogóle chyba ani jednej dziewczyny na czacie. Jak jest Szopciaj, jest Rufi. Szopciaj? Jest Szopciaj? Gdzie jest Szopciaj? Szopciaj, jest Rufi. Narzeka, że nie miałem opaski. Patrzę na cały ten, na całą listę i nie widzę ani jednej pani. A jest Rufi. O-o. To przypał. Przeproś. Przepraszam. Dobrze. Przepraszam, że chyba żyje. Też czasem żałuję. Ale trafiłem sobie. Brawo. Dobrze grasz w gry. Uuu, jak przycięło! Śmieszna ta gra, na tak. Emulator jest słaby. Emulancja. O, jarniku. Ojej, ale jak szkoda. Trochę szkoda. Cześć, Kuksi. Chyba, czy to prawda, że jadasz tylko po babę? Dokładnie. Dlatego jestem tak zwykle przystojny i inteligentny. Skromny. Skromność to moja główna zaleta i jedna z wielu. I eat skromność for breakfast. We have skromność at home. Skromność at home. Kebab. Jaka jest geneza wymawiania nazwy Arndt i Jung? O, teraz... Ej, to jest dobre pytanie. Ty nie wiesz, jaka jest? Właśnie nie wiem. Myślałem, że wiesz. Chciałem, żebyś egzamin zdawał z Arndt i Jung. Egzamin z Arndt i Jung. Wystarczy wiedzieć, gdzie leży Dida. No, jaka jest geneza? Teraz ci powiem, teraz się muszę skupić. Gdzie to jest żyć? Ale wygranko. Ej, nic się nie stało. Okej. Geneza jest taka, że kiedyś były gry wideo, gdzie można było tylko mało liter dać do imienia postaci. Cztery litery. Okay. I się Archon nie mieści. Okej. To ma sens. Arn. Aqua z EU. O, czy to jest Aqua z EU? Jest tak. Dostałem itemki z kart, naprawdę? To gdzie one są? Nie są. Nie dostałem nic. Znaczy, aha, dostałem tego grzybka i gwiazdkę. Ej. Witam pan Kebab i gruby pan, co na nic nie odpowie. Widzisz? Ja tu jestem bardzo potrzebny na tym streamie, żeby zabawiać wodna społeczność. Jezus uczy i zabawia. Dawaj wodną planszę. O, lodowa plansza, jeszcze śmieszniej. Dobrze, że nie wszedłem w tą wodną, to nie była wodna i lodowa. Lód może istnieć pod wodą? Tak. Może? Myślę, że może. Kto czyta intro Arndt i Jung? Lektor. Kupiony za pieniądze. Za pieniądze jakieś 10 lat temu. Mogło być dużo pieniędzy. Nie było. Ale z drugiej strony stał się kultowy. Ciekawe, czy ma tego świadomość. Pewnie nie. Pewnie nie był polski lektor. No domyślam się. Pewnie nawet nie wie, że tego dalej używam. Ale dostał pieniądz. Chciałby tam pijemy. Jak mordy, nie tak się umawialiśmy, więc... Jak ten, jak Sapkowski stwierdził, że... Ojej, za dużo za... O, żabkę z... Jakieś sklepy z elektroniki w Szkocji są, bo latam po centrum i nic. No są, nie jest. Ma poza Ceksem, a chodzi o jakieś sieci piłki. Jest PC World, jest Caris, Argos. Z tego sporo. Argos jest chyba takim w miarę On się tam wziął tym rybanem. Pewniejszym. Argos ma okej ceny przede wszystkim. Miarę. Nie mówię, że najlepszy, mówię, że okej. Takie no okej. Okej. Łewo. Nagle jest trudno. A era mi spadł jakiś żołnierz. Spadł. O jest. Wylądował. Okej. Okay. Myślę, że
Sapek Sapkowski. Pozdrówka Andrzeju! Sapek Sapkowski! O, jako grubo! Zetwa trzejmin. A trzejmin. Jacek z Policeman. O, widzę na koniec Nesman Jezdka. Sapek Sapkowski, największy wokal polski. Co? On śpiewał, że kobiety są gorące? Że kobiety lubią Andrzej brąz. Sapek Sapkowski? Kobiety lubią brąz. Adida o tym wie. Aha. O w mordę! O w mordę! Skup się. Wiesz, jak mi się bardzo nie chce skupiać. Archon, skup się. Ja tak traktuję trochę jako relaks po całym dniu pracy, pisania nowego odcinka System Error. Właśnie opóźniłem premierę o jeden dzień, więc nie muszę pracować. System Elon. Powinien Elon Musk poprowadzić System Elon. System Ero. O. Lepsza gra w mieście. Czemu grasz w takie trudne gry? Pograłbyś w jakąś łatwą. Właśnie nie wiem, zazwyczaj właśnie jakoś tak gram w te takie trudniejsze. Mario to jeszcze nie jest jakaś super trudna gra, ale w sumie faktycznie prawda jest, że jakoś tak... Grywam w te super łatwe. Dawaj streama z Icy Tower. Już nagle. Oj Boże. Winner, chicken doner. Help. O nie, jest Sealem. Seal. Oj. Ale mi się chce spać. Ej, nie mam paliwa w aucie. No to musisz tu zostać. No, czy Mario miał kiedyś kostium chickena? Chyba nie, miał pszczółkę, miał... Babkę. Żabkę, miał różne głupie, ale chickena? Nie kojarzę, żeby był chicken. Co by robił? Miał pingwinka, miał kotka. Ja to chyba wezmę latający, ja nie umiem na tych śrubach skakać. O, jak mnie wystrzeliło. Nie, on od tego kubusia z górą cukru chce się spać. Bardziej mi się chce od pogody dzisiaj spać, bo cały dzień pada. Ile tu jest cukru? Oh shit! Chicken Mario, a to Fantendo, to się nie liczy. 10 gramów na 100 ml. To jeszcze nie jest tak tragicznie, ale? Właściwie więcej niż się spodziewałem. Blin. Ale to są takie dodawane, czy na to? To nie, w Szkocji się kubuś nazywa Jacob. To ja opowiadam, słuchaj. Buy me a bottle of Jacob. Jakey. Mały Jacob. Jake. Zmień status swojego auto na firmowy i Archon będzie ci płacił 45 pensów za minę. Ja mu chciałem zwracać za paliwo, ale on w ogóle ode mnie nie chce pieniędzy. To jest... Czasem chcę. Teraz nie mam pieniędzy, chciałbym, ale z drugiej strony... Chciałem ci dać pieniądze, ale nie, tam pieniądze. Pieniądze szczęścia nie daj. Ja pracuję z pasji, jestem poważny. Kurde, ten brzuszek. No, jesteś ruby, no wiem. Maczugi to u was klubs. Ej, w ogóle nie mam maczug. Rupek, bo rozumiem, że o nich mówimy. Nie, o takich. Chciałem powiedzieć chrześcijańskich, ale to nie to słowo, którego szukałem najwyraźniej. Chrześcijański. Nie chrześcijański. Prehistoryczny. Dude, what the... Stopy. Ja się próbuję skupić na zbyt wielu rzeczach naraz po prostu. Na oddychaniu. Graniu. Nie dość, że nie chcę pieniędzy, to jeszcze daję na Patronite.
Niech mi później ktoś zarzuci, że ja nie jestem w tej redakcji, bo... Chyba to dobrze grunę. Słychać, założyć mu mikrofon. Nie, tak zaraz będę przed. Zaraz, za pół godziny, Leni. Pół godziny. Jeszcze pół godziny będę was zabawiał! Woo! Uwaga. Dobrze się bawicie? Jak impreza? Przyszliście tu na fajny stream, taki spokojny, żeby wychillować? Przykro nam. Zapomnijcie! Wodzi. Myśleliście, że będziecie... Że będziecie tutaj sobie tak mogli wychillować z takim retro daddy, on sobie pogra w gierki, poopowiada jakieś fajne temaciki. Zaczynamy imprezę. O, oh, fuck, pamiętam ten plan. Wysyłajcie mi depresyjne memy. Depresyjną mamę. Jak milf w depresji, to będzie dmilf? Dmilf. I would like to friend them. Och no, z... Bła, bła, bła. Z czym pijecie wodę? Z LSD! To są takie diody, co mają kolory. RGB. Ja się pomyliłem i kupiłem LSD zamiast LSD. Zamiast RGB, nie? Te kolory. Pokaż mamy. Diody LSD. Papa Retro Archon. Kurde, drugi raz wszedłem w tę samą rurę. Popieracie RGBTQ+. Ja popieram RGB. Tak. Nie widzicie, że mamy tutaj tęczę? Mamy różowy, zielony. To jest fioletowy. Różowy. Co możesz wiedzieć, że mężczyzna nie zna się na kolor. Różowy. Cmyk. To jedyna normalna rodzina. There is only 32 genders. Fruwanie i latanie to samo? Tak, nie. Idę, ciebie pytam. Dubi, dubi, dubi. A Mario przybrany za Tanuki jest furasem? Tak. Tak. Jest foreskinem. Nie ogląda My Little Pony. Nie? Ale mi. Nie jestem pewien, co próbowałem tutaj zrobić. Majstersztyk. Jeżeli płcie można reprezentować na 32 bitach, to są binary, czy nie? Pixel perfect timing. Ma technika speedrunnerska i tego się będę trzymał. Bobo. Żyćko jak za darmo, to proszę bardzo. Przespeedrunowali mi gąciarze. Dobrze. Czyli pod dobo to nie kryj. Ja nie gram. Też nie gram. Ale się podoba. Tak? Podoba ci się non-binary gender? A wiesz, że jak przyjdzie gender... O, wsadzi mnie do wora. Wsadzi cię do wora. Rzuci do jeziora. A na koniec... Koniec? Do buzi na dobranoc. A jak tam gońciaciu sam żyje? Nie wiem, gdzie nie ma go tutaj. Dawno nie ma. Zdążyliśmy zapomnieć, że istnieł. Tak, Didus, zapomnieliśmy... O, jaka... Patrzcie, jaka śmieszna mysza. Jak myślicie, że my jesteśmy dziwni, bo bierzemy LSD, to pomyślcie, co dawał Archon tej myszce, żeby taka urosła. Pomyślcie, jak dziwny jest Kizak, co bierze grunia.
Czemu bierzesz grunię? Co? Czemu bierzesz grunię? Gruniomanie. On jest dziwny, wybrał DVD. DVD? Gdzie to prowadzi? Ej, na dobrą sprawę, to ty jeszcze brałeś trochę PRL. No, trochę brałem. Trochę tak. Uj. Not even once. The not doesn't. Okay. A co bierze Gruno? Fur. Zeszczę na cię. Nie. To będzie show dopiero. Za 50 żetonów po profilie. Grunowi się już nie podoba. Ale Gruno zżera. Ja bierz Gruno. Jedny taki Gruno. Tam mam B. To jeszcze szyle jedną górną, widziałeś? Dobrze, widzę. To zazdrości. Bo ja wiem. W sumie tak. Jak za darmo. Grunio brał ram. Brał ram, to by tak nie zapominał. Jak cię goni? Niech się sam goni. Co? Śmieszna żaba. To jest znowu, kurde, ten plansza z... Zbierzajmy te plansze. Teleportami z tym wszystkim. Trzeba pamiętać, że iść. O, o, ale ci się... O, boi! Co za... O, boi! Co za frędzę? Spełnowało się? Lol. Teraz jeszcze ten będzie blisko. Ma uszkodzony ram. Czego Dida nie ma uszkodzone? The hell? Wejść tu do rury. O, plansza podwodna w planszy pustynnej. Nice. Good job. Tutaj były jakieś znajdźki. Pamiętam. Wiesz, jakbym to przechodził wczoraj dopiero. A, nic nie pamiętam. O, policja, łeło, łeło. Nie jest policja, to jest... To policja. Jest... A, to przepraszam. Ale że to nie jest policja. Bagiety jadą. Bagiety idą. O, skacz. O. Nie umie pływać. Ojej. Za gruby, że... Dida ma błędy w biosie. Ej, strasznie, strasznie obrażają tą Didę. A ona, co ona wam zrobiła? Co ona wam właśnie... Taki grzeczny koniec. Ej. Stop szkalowanie Didy. Didu na f... Stop Dida suffrage. Imponująco grasz. Chyba jest power up. Zapasnął. Jest mi power up jakiś. Look for Dida. Yes, use Dida. Please don't. Jedna wystarczy, już ma spuchnięte oczko. Kiedy kolejny odcinek Pokémon grałem od czasu Fallouta? 56 minut. Ostre słowa, jak na półroczną grę. Ej, jest świetny, świetny materiał od Internet Historian. Chyba... No, kebab mi pokazywał świetny materiał. Jest okej. Jest okej. Bardzo śmieszny. Po prostu Archon już nie odczuwa radości w życiu. Żadnej, nie bawi. Niczego. Wiesz, co mnie bawi? Jak sobie Jan rodzi. Jak sobie Zbigniew Piotrowicz przewróci się, i sobie... upadnie i sobie ten głupi ryj rozwali. To mnie bawi. No jest śmieszne. Mnie bawi. Który boi. Ale ja przynajmniej jestem prezesem klubu książki, tak? Nie. Ulong bez szkoły. Co cię tak śmieszy? The hell? Man. Zobaczcie, ile Bethesda osiągnęła swoim Falloutem 69 pół roku. A ile? No właśnie. Też bym chciał wiedzieć. Pokazała, że się nie da. Kebab to chłop przebrany w zabawę babi. Dlatego się tak śmieję. Osiągnęła dno. Pod zabawę się przyszedł. Śmiesznie! Podejdź tak do Szkota i mu powiedz... Cienkę nosi! Jak to działa? Archon pije, a to kebab ma błędy w biosie.
A to jest feature, nie? Tak już jest. Z alkoholizmem. Ach, alkoholizm. Przebieracie kebaba na gramatatywnie? Tak. Za babę. Za babę kebaba. Musimy wreszcie zrobić kiedyś, tak jak planowaliśmy kiedyś na gramatatywnie, kalendarz. Chyba. Z ładnymi paniami ze społeczności Arendotil. To zawsze na akcjach charytatywnych się bardzo ładnie sprzedaje. Chyba przez taką linią szczęki jak twoja jest warto znaleźć dziewczynę. Pewnie by było łatwiej, gdybym nie miał spierdolonego poczucia humoru. Byłoby łatwiej, gdyby nie musiał pić przez słomkę. Kurde, już byłem na końcu planszy, masz taką szczękę. Musisz pić przez słomkę. Ale mam dziewczynę, właściwie już narzeczoną od 6 lat. No dobrze. 6 lat masz narzeczoną? 6,5 roku. Czy ona ma 6 jest... lat? Nie mów. FBI! Ale... Ej, FBI brzmi jak FBI. I dlatego oni przychodzą. O 5 nad ranem. Bo wiesz, bo słyszę, moich rodziców nie ma w domu, FBI. Ej, jakbym ja powiedział tego suchara, to nikt by się nie śmiał. Bo jak Anton czyta, to wszystko jest śmieszne. I oni przychodzą, bo słyszę FBI. Oni wbijają. Ta gumba, pieprzo. O, jak smutno, umarłeś. FBI. Jaka szkoda. FBI, opieraj. That way is FBI here. No bo mamy nie ma. Ła? FBI nie ma mamy. No mamy. Chyba ptaki mądry, pewnie oświecony przez mega węsza dziewczyna. To jest jakiś nowy mem od chyba przedwczoraj i jeszcze nie śmieję, bo jeszcze nie wiem o co chodzi z Mega Venshem 9. Dammit. Czy to już było w meme review? Bo ja jestem takim tak. normikiem, że ja tak, tylko to tam... Tak, to PewDiePie zrobi o Mega Venshu. Mega Venshu. Czemu się jakiś taki polski PewDiePie? To ja! Kalioner? Nie. Ja mogę być polskim PewDiePie'em. Znaczy, tło polityczne już masz. Hej! To, że nie lubię... Czy Wądziu to taki polski PewDiePie, chyba po odwyku. To jest kilku po wylewie. To za 20 lat po odwyku polski PewDiePie. Kurde, ile tych plan trzeba przechodzić? Chyba jest tragikomiczny. Dokładnie! Cieszę się, że się rozumiemy. Ja jestem. Taki śmiech przez łzy. Mówcie tak, nie róbcie jak kebab i nie kłamcie na swoim CV. To wasz szef będzie szczęśliwy i zadowolony. Ej, ja już wiem takie rzeczy, które Archon nie wie. Ja znam wiem rzeczy, które których ty nie wiesz, znaczy się. Znaczy się tak się. Wow. Pewne sekrety. Bra. Masz sekrety? Mhm. A nie mogę ci powiedzieć. Ty też kłamałeś na swoim CV pracodawcy. Nigdy nie musiałem dawać żadnemu pracodawcy CV na szczęście. Nie, pracownikowi się daje CV pracodawcy. Ja myślałem, że to jest, wiecie... Dawałem ci jakieś CV pracodawcy? A to ja tobie dawałem jakieś CV? Mówiłeś mi swoje CV. Mówiłeś mi swoje CV. Ja nie umiem czytać. Prosiłem, żebyś mi podyktował. Super praca. A ty wiesz, ja powiedziałem coś zupełnie innego. Ty mnie po prostu źle zrozumiałeś. A, to przepraszam. PewDiePie did nothing wrong. Akurat to jest prawda, nie? Proponuję ci pracę w redakcji portalu o grach, poza tym nie umiem czytać, no w sumie. Ale umiem pisać. Dlatego nie? Robię wideo. To już jest dlatego nieźle. Robię wideo, bo kurde, czytanie jest trudne. Wiecie, ile tam jest znaków, żeby coś przeczytać? To jest porąbane. Trzeba umieć te wszystkie takie te znaczki. Kupię jakieś, pogadajmy o piractwie, co?
tutaj zarobisz i cała widownia cię pokocha. Ale szczerze mówiąc, mniej więcej było tak, że mówię, to na pewno nie będzie tak długo, żeby nam cię nie zawiedzić. 3 lata później... rok już minął, już prawie cię nie nienawidzą. To już jest coś. 1,5 już pewnie. Czekaj, nie, co mamy? Mamy maj. Pachniały bzy! A wokół pachniały bzy, bez, tak, to jest ta piosenka. Jebcie, dobry materiał. Ja też tak uważam. Ja... szanuję redaktora Kebana. A łaz, co? Co? Kto to był? Kto to powiedział mi rękę? To się plansza gdzieś kończy? Nie. Chcę gdzieś wejść? Biku, biku, biku. Ej, życie. Jak darmo to biorę. Piractwo jest podobno sporym problemem w Somalii, to prawda. Jak to, a próbowali ściągać oryginalne łodzie? Somalii. W końcu ludzie cię zaakceptują. Zostań dziś dłużej, tak się fajnie gada. Będę mieć dużo pieniędzy, na pewno. Do której dzisiaj jest stream? Nie wiem, aż skończy Mario, jestem 7 z 8 światów. Jeszcze tak z 5 godzin. To pomyślę. Muszę jechać na stację benzynową, a potem iść spanko. A potem... Palarek nie dawał CV. Palarka znalazł kebab, znaczy zasugerował kebab, bo ja znałem ideał Palarka. I bzdura, nic nie znam. Znałem wszystko. Palarek się udzielał u nas długo na serwisie, na forum. W ogóle nie wiem. Bada na screen. Nie wiem, Palarka. Nie, ale tak, no ja zasugerowałem Palarka. Palarek jest lepszy od kebaba, więc nie będziemy mogli się go pozbyć. Hello darkness, my old friend. Grem cały czas chce pracować w Arnold. Bardzo. On cały chce. Czas mówi, że on bardzo o, chce pracować. O, super, bym sobie tak popracował tak w Arniu. Tak z nocą kruka. Ale jakoś tak... A potem nie pracuje. To już ja więcej pracuję jak Grem. Dajcie wiarę? Chciałbym to zobaczyć. O, autoscroller pod wodą. Najlepsze typy plansz napędza... Super Mario! Delma. Super Delma. O, jaka ruba ryba. Jak tu gdzieś zesz... O, jaka szkoda. O. Ej. So sad. Despacito, play... Lido. Uf. Może maraton MGS. Mam dość Metal Gear'a na następne 20 minut. Nie sugerować tej gry. Myślałem, że mam jeszcze Invincibility Thing. O, subskrypcja. Ryok, dzięki za subskrypcję. Jesteś moim idolem. Znaczy tę piosenkę Gangnam Style? To hit. Nie słyszałem. Jakiś kiepski ten hit. Despacito. I'm gonna drink a mojito. Zdacie może raz Christmas? Nie znam. Trololo. Nie wiem, o co wam chodzi. Kurde, no przecież przyleciałem na dnie. Desperado. Op. Adido. Płyń, Forest, płyń! O, o. Chicken duet. O, jaka ruba ryba. Nie żygaj rybą. Grem pasita. Grunciarz. Grunciarz nie istnieje, nie możecie cię sprzedawidzić. Co był grunciarz? O. Jak smutno mówiłeś. Daj mnie ten grzyb. Musimy skończyć z LSD. LSD super gierka. Creme de la creme.
O nie! Przypomniał mi się taki pierwszy arenowy mem, jak ktoś powiedział o grach Persona non grata. Jakie śmieszne. To lat temu, jak jeszcze grałem. Gry Persona non grata, ktoś powiedział. To są jakieś gry Persona non grata. Było zabawne. Aha, Kasza Gryczana. Q&A. Szedłem. Krucigang albo jak mi? Krucigang, 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 je. Dar. O, co ja zrobiłem? Ja tu wszedłem. Okej. Okay. Bip bop, bip bop. Gry Persony bez gratu. Jakie chińskie bajki ostatnio oglądałem? Rip and Pastran. Nie wiem, a gra o tron się liczy? To jest ta, o, to jest ta plansza, gdzie można nabijać nielimitowane żyćka, nie? To sobie nabiję tak. Pamiętam, gdzie to był ten trigger. Do nie oglądałem ostatnio, bo w gruncie rzeczy głównie siedzę nad studiami. No. Persona non gruna. Ten mem zawędrował za daleko. Ej, proszę tutaj nie obrażać Grunia. Grunia jest jak najbardziej personą. To bardzo gratą. Persona dentata. O! Umarł. Dobrze, że zdech. Persona grema jest Grunia. Persona non grata. Czekaj, gdzie to się triggerowało? Tam! Triggerowałaś się kiedyś? No. Lepiej zdech czy zdesek? Ojej, w tym samym nie miejscu. Wiem. Archon, no co ty? Mi nie wchodzi tu na górę. Ten jeden skok. Dziwne. Despadido. Jakiś taki synchroniczny autyzm, nie? My moglibyśmy w jakimś teleturnieju występować. Czy jest jakaś dyscyplina sportowa? Autyzm synchroniczny? Czy o co chodzi? No to może... Dlaczego on tam nie doskakuje na mnie? Despacito play rap gra. Słyszę jak się powstrzymujesz. Zagrać jest to napięcie słychać. Takie... I krępuj się, jesteś wśród swoich. Jak potrzebuję zrobić... Ty możesz sobie robić tulululu. Tulululululu. O co chodzi? Umar. O co chodzi? Jest tylko jeden turniej dla nieautystycznych ludzi i to jest 1 z 10. Uwielbiam jeden z... Widziałem wszystkie odcinki. Wszystkie sezony albumy, na... Wszystkie sezony na YouTubie. A autentycznie sobie oglądam. 1 z 10 jest spoko. To jest świetny jeszcze pan Szuk jako prowadzący. Do takiego niesamowitego robi. Ładnie prowadzi. Jakaś filozofia prowadzić 1 z 10 chyba. On nie ma tej całej wiedzy chyba. Ale ładnie prowadzi. On nie wie, ale się domyśla. I co, nie wejdziesz? Nie wejdziesz? Nie umiesz. Nie da się tam wejść. Nie umiesz. Może trzeba kucnąć jak w CS-ie. Nie pamiętam co trzeba zrobić. Kucnij jak w CS-ie. Miliard w rozumieniu, lubiłem miliard w rozumieniu. A tu musi być jeszcze coś innego, o czym zapominam, że... Bo to trzeba zmienić w pieniądz, jak u Midasa. Midasa? Nie pamiętam, co trzeba zrobić, że to... Lubisz 1 z 10, to umiesz wymienić wszystkich bohaterów? Ej, a jak jest, a jak 1 z 10 jest takie dobre, to czemu nie ma 1 z 10, 2? Czemu nie ma 1 z 11? Można nabić dodatkowe życie, tylko nie pamiętam jak.
serio. 2 z 10. Jeden z 11 się zdarzało, co pewnie jak ktoś miał jakiś remisik, tak? I wbijał do to finału. Tutaj, to jest niekanoniczne. To jest dosyć. Kurde, co tu trzeba było zrobić? Archon, strzelam, że wygrasz, ale nie wiem, stary. Skoro rad gra jest... To jak tak masz robić przez następną godzinę, to mi się nie chce tu siedzieć. O nie, wszedłem! Woo! W ogóle znowu. 4 z 10 i pies. Śmieszne, bo to nawiązanie do tych pancernych serii. To jest taki komunizm? Ej, mój, jedna scena była kręcona w Kłodzku, chyba w pierwszym odcinku. 4 z 10. Mój wujek idzie tam w którymś momencie z walizką. To jest taka, jest tam w rodzinie. A ty kopiesz Davida Tenanta. A ja kopię Davida Tenanta, więc mamy, wiecie, aktorstwo we krwi. Nie jestem pewny. I alkoholik. Ej, to jest straszna choroba. Powinienem za to dostawać rentę. Na więcej alkoholu. Tak. Ej. Tam kwiatek. Ale co, wyprzedłeś się doszedłeś? Dizzy powiedział, że powinien dostać... Że powinien dostać listę. Ale jest kwiatek. Teraz będzie... Już był kwiatek, a ja poczuję listek. Teraz będzie listek. O nie, jak smutno. Rozbij cegiełki... Jest Tiger. Archon Stach. Znalazłem Trigger! Proszę mnie triggerować! Up, da bup! O, tak! So tak, maleńka, dawaj pieniądze! Że nie dostałeś... O. Dwa życie. A nic. Wejdę. C. Następne 2 życie. Ej, boy! Życia. Czasu mało, nie szkodzi, jak stracę jedno życie, ale zdobędę tak z 6, to spoko. Chciałbyś tyle zarabiać. Gdyby tylko był na to sposób oprócz siedzenia na livestreamie. Wydało się jakoś zarabiać pieniądze poprzez używanie komputera. Ściągam koszulkę. Za darmo? Nie, właśnie nie. Zarabiać pieniądze. Dziwny plan na biznes, ale jestem zafascynowany. Podekscytowany. Po to też. No. Nie miesz koszulkę. Idę. O! 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 I wish I could monetize time. Yes, 13 żyć. Time up. Po co zbierać życie, jak SMB trzyma nieskończone kontynuacje, bo się plansze blokują. Bym musiał przechodzić jeszcze raz, a jak miał 500 żyć... Nie, ja teraz już spróbuję przejść. Najwyżej się tu cofnę. I da cofnąć. Co to górka?
dla ciebie pan, pan. Zrobię pompon. O, pompon zrobię. Pokazuję cebulę. To dlatego, że lubię pieniądze i mało wydawać i oszczędzać. Żeby innym było gorzej, to od razu cebulę. Ale przynajmniej sąsiad ma gorzej. Dobra. Nie. Tak też, żem sądził. Co robisz? Wychodzę. W tą stronę, pięknie. Beka. Bek. Cebulactwo jest wtedy, kiedy jeździsz autem za 100 km, a straż w drewnianym. Autem za 100 km, ale w gazie. To auto nie jest za 100 km. Kiedyś było. To auto nawet nie jest za 1 km. Za 1 km. O ty kurde, takie. Ale zepsuli. Jaki wielki. Ja chcę ten kamyki? Najwyraźniej chcę. Chciałem teraz iść. Ach, stąd się bierze tego listu. Ej, moje Volvo w momencie, kiedy było wypuszczane, było warte 100 na złotów. Akurat auto w gazie to racjonalny wybór, niezależnie od tego, ile kosztowało. To ja wam powiem, że... U nas, lepsi, powiedzmy, w Rądku Zdroju był pan, który miał supermarkety i kupił sobie Hammera. I założył mu instalację gazową. Nie wiem, po prostu jakoś mnie to strasznie bawi. To bardziej, że prawdopodobnie opróżniał w 100 km cały ten zbiornik. Tu jest rura. Znalazłem wyjście. To pójdziemy z lądką. Gdzie on jest, jeździ kamerem od gazie. Pewnie tak, bo taniej. Archon, są szanse na ukończenie dzisiaj? Mam nadzieję. Taki jest plan ogólnie. Ludzie dosyć często gaz montują się hameraśmi. Hej! Hej, w sumie. Ja mam 2-0. Akurat się opłaca. Tak! Co ty zrobiłeś? No bo mi się z tego zablokował mi się pad i zapętlił. Tak. Takie jest jasne. Takie jest oficjalne stanowisko serwisu Arndopiu. To twoje. Wow, no. Co to było? Powinienem iść! Próbowałeś zostać. Próbowałeś podbiegać? Dużo jeszcze? Mama Kubusia wie. Kikowa? Robisz z nim sztuczki? Że wujek robi z nim sztuczki, jak mamy nie ma? Jak się z tym wychodzi? Bło. O, fuck! Co to? Pan Kebab, masz jeszcze to auto, w którym zatrzasnąłeś klucze? Tak, mam. Nie, dalej to stoi i czeka na aktywację. Bogatym knieżem mam 2 auta. Jedno w Polsce, jedno tutaj. Ups, przypadkiem zużyłem power up. Skończysz jak nocz i Kebab nie zrobił. Widzisz, to kiedyś skończę, sprzedamy kiedyś Arndopiu. Za 2 browary i paszę dla Grunio. I Grunio też musi. Kończy się na tym właśnie, że będą obchody 20 rocznicy Arndopiu, nawet nie dostaniemy zaproszenia. Tego sobie i wam życzę. Mnie to nie, smutne. Ktoś negocjuje, ej, daję 1,5 browara. Arko, ja uważam, że powinieneś to poważnie rozważyć. Hej. Hej.
Słyszysz? Sprzedane. Jak za darmo... To pomyśl. Nie! A ja pewnie tam muszę wyjść. On się zrespił. Z prawej pewnie do rury. A, tu się nie da do rury. Nie pamiętam co muszę. No dalej jedzie. A, nic nie widzę! Dzięki kebab! Zgubiłeś mi twarz. Uczekło. Ja cię chciałem pokazać. No spoko, ale jak ja mam wejść na tym? Zejdę, to zniknę. Ale mi zrobiłeś teraz, ja pierdzielę kebab. Ja potrzebowałem tego listyka. Już nic nie mówię. Możesz mówić, tylko nie wkładaj mi linki prosto w twarz. O, właśnie to. Bardzo dobrze. Super ci idzie. Coraz lepiej. Już jest chyba wyjście. Ta. Nie rób tak. Czemu nie? Teraz będzie ostatni świat. A wiesz co się dzieje w ostatnim świecie? Śmierć! W pewnym sensie. Wrogom ojczyzny. Humorowego królestwa. A będzie żyć. Czekałeś na Endgame? Nie, bo jeszcze nie byłem. Poza tym mam w dupie Avengersów. A jak już mnie to nie jara. To znaczy oglądam, ale... Będzie łatwiejsza? Nie mam... Nie wiem. Ja jestem bardziej w klimatach... Władcy Pierścieni. Takich rzeczy. Gry o Tron. Tych nudnych rzeczy. Ale nie, warto. Gry o Tron fajna jest. Bez spoilerów! Są gołe baby. Wiesz, kto też ma w grupie Avengersów kebab? Niech zgadnę! Na przykład Thanos. Z wszystkich. A-a. Co teraz zrobisz? To trzeba zrobić. Co chwilę. No, musisz przebiec bez błędu. Ant-Mana. It's so bad. Ah, damn it. It's a bonus. Hello. Dałem radę!
Miała być gwiazdka. Jak długo potrwa stream? Mam nadzieję do końca gry. Czemu nie byłeś na Pyrkonie o godzinie 12.35 z Archonem w strefie gier wideo? Właśnie, czemu nie byłeś? On był zbyt zajęty swoimi fanami. Łaziłem non-stop po Pyrkonie, tylko jak nie stoję obok Archona, to nikt mnie nie poznaje. Parę osób sobie zrobiło ze mną fotkę. Trzeba było mnie poznawać, tak? Nie. Trzeba było podejść i powiedzieć, wow, to jest ten kebab. Jest ten... Z najlepszego kanału, redaktor... To jest ten. To ty. Ktoś po mnie powiedział hej Kwaz na tym. Potem mu było głupio. Powiedzieć hej energii. Już mnie myli też z energikiem. Z energikiem chyba łatwiej niż z Kwazem nie powiedzieć. Jak się ogolisz? Nie wiem, łatwo z Kwazem. Z Kwazakiem. A był Delo z nami, taki pan ze społeczności, ktoś myślał, że to kebab z jakiegoś powodu i to było strasznie słodkie, bo oni w ogóle nie wyglądają podobnie. Dziub-dziuba, jak wygląda dziub-dziub? No. Chyba tak nie raz. No. W końcu się uda odpowiedzieć jak znów. To fruwa czy lata, czy na lidę, czy dud. Potem znowu mam jakiś wyjazd. Chyba będę pracował pełny tydzień. Pełny dwa kolejne tygodnie, może to jest. Nie, to już tak nie chcę. To jest bonus. Może być, dla mnie wszystko. Wszystko dla ciebie, ja dla ciebie też wszystko. Ja w tym będziemy. Endgame. No spoilers. Dobra, wygrywasz czy nie? No jeszcze 100 plansz. A? O Boże. Nie zapowiada już super łatwo. Ja sobie odgrzeję jedzenie. Wtedy jadł na wizję. I mlaskał! A! Ja teraz zrobię. Kebab to już nie musi się na zegarze odbić. Już dawno powinien, ale on za bardzo lubi korpo, żeby... Nadgodziny! On uwielbia... Uwielbiam nadgodziny. ...za darmo pracować. Ja będzie mnie mało w przyszłym tygodniu. Dziś posiedzę do północy i będę patrzył na livestream. Co, schodzi na bruk? A z tej społecznościowej, co tam mieli na... Że ma brzydko w domu i woli siedzieć u kogoś. Ej, jak chcecie zobaczyć, jak mam w domu, możecie wejść. Do mnie, do domu. Do Krzysztofa Gonciarza. Nie, no w sumie nic nie widać.
To jest tylko mój kominek i remont. To brud. I to mnie strasznie bawi, bo ja jako dziecko, zresztą to widać, wychowałem się na wsi. Ja tam musiałem gonić staczką, żeby nanosić drewna na zimę. Nanosić domu. Nanosić domu do drewna. Ale nanosić drewno do domu. A teraz sobie włączam, mam elektryczny kominek. Strasznie mnie to bawi. O, umarłeś. No, Boże, jak szkoda. Daleko. No mi trochę szkoda, bo już byłem daleko. Uff. Prawie też możesz biec. Nie. Lawa nie jest obiektem. Ozdoba. Przepaść. Jak kominek to na diesel. Filled up with diesel! Kokoszki strasznie mi wyblakły w praniu, a skłam się. Może prałaś w zbyt wysokiej temperaturze? Papierze kury. Właśnie. Halo? To są, od tego są kombajny. Do zbierania kur po wioskach. Ty jest być kebabem. Dobrze? A nie narzekam. Nie, nie jest to znaczy tak, trochę że narzekam. Dobrze czy źle. Po prostu jesteś, nie? Już nie masz. Ktoś zapytał, to myślę o kebabie. Mówił w samych super lewatywach. O, w lewatywach na pewno. Lewatywy, prawatywy. Suplementy. W 20 stopniach. Serio? Jest taki program? Bardzo 20 stopni? Nie, bo ja najniższy mam chyba 30. U mnie w telewizorze takiego nie ma. A, jakie wygranko. Ja bym musiał iść sikać chyba. Nie wiem, strasznie dzisiaj sikam, może mam jakąś infekcję. Próbowałeś... Nie mieć infekcji? Próbowałeś oglądać polskie reklamy w przerwie obiadowej, bo tam oni by ci od razu powiedzieli, co potrzebujesz na swędzącą pochwę i na... Tak, pochwa mnie akurat dzisiaj wyjątkowo nie na podrażnione spędzi, drogi moczowe i na, kurde... Jak się ogląda... Drogi moczowe... Jak się ogląda polskie reklamy, to my... Polacy mają tylko dwa problemy, tak? Że konar im nie płonie i że srają strasznie dużo, bo potrzebują coś na ale wsparcie. Ale strasz. No wiecie co? Zrobię sobie tą sekundę przerwy, podczas gdy ten śpi ten wiatr. A ty możesz opowiadać fantastyczne fantastyczne historie. A jeszcze magnez muszą żreć. Upławy pochwy, ale to są jak przypływy i odpływy? Upływy pochwy. To ja mogę grać? Nie. Co? Ty mówiłeś, że nie mogę grać? O nie! To nie będę. Polskie radio nie jest lepsze. Dokładnie tak. Jeszcze przyprawy winie. Kiedyś liczyłem, ile jest reklam w takim przeciętnym paśmie reklamowym, ile jest reklam dotyczących jakichś lekarstw, albo paralekarstw, albo jakichś suplementów diety magicznych, które sprawią, że konar zapłonie. I wychodziło mniej więcej tak 70 do 30 na korzyść lekarstw. To jest... Ore? Graj za niego. Magiczna woda Sanidzadzi? A? Syropek mądry idzie do płuc. Cześć, Alosik. No, dokładnie tak. Dokładnie tak, Alosik. Właśnie o tym mówię. To jest wtedy najśmieszniej, nie? Bo to jest ten moment, w którym nagle stwierdzasz wow, totalnie potrzebuję coś na upławy pochwy i grzybice stóp. Pyszności. Nie wiem, co ci marketingowcy, ale to musi działać. To musi przynosić jakiś efekt, bo inaczej by tego nie robili. I to mnie chyba najbardziej przeraża. Nie wiem, jak wyglądają reklamy w Szkocji. Jest gotowe. Woo! Jedzonko.
Ach, nawet umyłem ręce. Dzisiaj co? Dwa w cenie jednego. Bardzo fajnie było, czuję się super. Zęks, wielkie dzięki za piątaka. Opłaca kolejne 3 godziny pracy redaktora kebaba, więc... Tak! Ile? 5 zł. Woo! Premia! Dniówka. Ile wynosi dniówka w Chinach na przykład? Może wypadałoby outsourcować, ale do filmu. Grę pozorom w Chinach teraz już zarabiają. Ale nie Chińczycy. Ale ilu Chińczyków pisze po polsku? Więcej tylu co Polaków statystycznie prawdopodobnie, więc... tak. Smutna melodia. Były leki na intelekt dziecka? To jak są za mądre dzieci? Że nazywasz szczepionki i tam jest autyzm. Żeby nie były takie wygadane, nie? Nie. Tak. Później takie dziecko zostaje politykiem. No idzie mi długo ten siódmy świat, dlatego go zostawiłem razem z szóstym i ósmym na ostatni livestream oddzielny. Powiedziałem, że zajmie długo. Wiedziałem, domyślałem się. Smacznego redaktorze kebabie. Znaj łaskę pana, możesz jeść. Tak, tam jedzenie takie nie za dobre, mam nadzieję. Takie nie za dobre. Prawie jak lasagna. Ech. O, o, a tu nie ma teraz nic, jest otwór. Ten, jak ten działa, ten statek powietrzny? Nie interesuj się, bo raczej mordy dostaniesz. The fuck? Nie, ale jak się u mnie mówiło, nie wiem, mam pojęcia. Ja, twoi rodzice tak do ciebie mówili, tak? Nie. I, ale widzę, że zadziałało, bo... Go dostałem, tak? Jakie mordy, ładne. Co za aktualne jebanie, chyba. Co? Tak się mówi po angielsku. What the act... O, jak umarł, ale śmieszny. Kan! Ja jestem takim dobrym graczem. Nie ma, to nie jest ASMR. O nie, nie. ASMR. Ale fruwa shop jeden. Jak kitowcy z Power Rangers. I rozmiar miseczki tego. Pół kilo. Różna miseczka. Podobno najlepsze miseczki są na placu Pika. Nie ma tutaj czegoś takiego jak te wielkie monety z... nowszych Marianów. Dopiero w... na SNESie. Pół kilo to kawałczyca. Ja wiem. Jadłem większy. Czak.
będzie Super Mario World, ja tylko przejdę trójkę. Następny w kolejce jest. Kowcy. Planuję wszystkie główne Mariany ograć. Więc liczę, że będzie. Mogę już wejść w rurę? Dziękuję. Nie, jaki trudny. Ogel, na nadgodziny dla Kebusia PS Smacznego. Dzięki. Twoje zdrowie, nie? Noszę to z tym oto makaronem. Ostatni świat. Plus jest taki, że jest krótki, minus jest taki, że pewnie cholernie trudny. To jest czaszka z brodą? Co to jest? To jest Karl Marx! I czaszka z brodą, bo też nie żyje. Tak! O-o! O kurde, jesteśmy w piekle! Piekło ma najwyraźniej ten ogrzewanie gazowe. Pieczołgi! O, to Rosja! Czołgi i gaz. Wow! A to jest auto skromne. To bomby, jakie lądy. Piekło komunizmu, dokładnie. Piekło komunizmu? Rosja? To chyba jest raj. Komunizmu? No, a nie? Może dla Putina? No są drewniane tyczy. Ra, ra, Rasputin, lover of the diva. Wyślij go za to na wakacje na Malediwy czy innego Marsa. Marsa to mu kupię za te pieniądze. Ale takiego na głębokim oleju. Będziesz już jadł, ale nie, a on tutaj był parę dni. Czekaj, ty byłeś z nim i nie jadłeś, a on jadł? Nie, bo on zapomniał kabla od drona. Muszę pojechać po kabel od drona. A, rozumiem, to ten, to... Żeby nie musiał stawiać, to powiedział, to ty idź na chwilę. Idź po kabel. Idź na kabel. Ja w tym czasie tutaj zrobię vloga. Ja już popilnuję, nie? Ja muszę spróbować, gdzie tutaj? Ja nigdy tego tutaj nie widziałem. Fajnie, czarne na czarnym tle. Om. Harszą włączkę babowi polskie reklamy, jak je. Nie! Bo mi Konar zapłacił. Po co umieram? A jakie hobby. Po co to robi, jak mógłby nie, nie? Nie. Próbowałeś nie umierać? No, próbowałeś. Tak. Idzie rzędy. Makaron! Był to? Makaron z serem. Makaron to jest jedzenie dla biednych. Ja się zgadzam. Wiem, bo najpierw przecenię. Bo był tani. Zatem się nie interesuj moim makaronem. Graj w grę. Nie umiem wejść po... Eszczyn blok. Bloczek kwesty. Ty cholery. A mnie tu oszuka. Przez to, że tak przycina, to mnie troszeczkę... A, nie chciałem tak wyjść. Chciałem znajdźkę. Renis pyta, jakim cudem FB uznało mnie za jednego z liderów społeczności wśród fanów RMIU? Co to było? Teraz wylądowałem normalnie na tym i... No czemu on automatycznie wchodzi? Czemu nie mogę wybrać znajdźki najpierw? A będzie kiedyś Dead Cells? Ej, to by było spoko. Co? Jakbyś zrobił streama z
Dead Cells to jest dobry plan. Też na Switcha. No niby jest. Stój baba na dziada. Stój. No, ja teraz jeszcze mi nie umrę, żeby mi w ogóle tego nie przeszedł. Okej, to nie. Zartowałem. Nie mam turbo kontrolera. Zwykły kontroler. No po prostu bardzo mocne palce. Dużo ćwiczę palce. Nie musisz zwracać honoru, nigdy go nie miałem. Grasz na jakimś instrumencie? Na nerwach, na gitarze. Na kluzaku, kluzak szybczy. Musi. Jaka wielka armata. Ja jeszcze się poprawię. Właśnie się o to martwię. Ja jestem. Jak to? Ej? Nie było. Okej. Ja no, na perkusji gram, trochę na klawiszach gram. Na gitarze. Kiedyś chciałem się nauczyć na skrzypcach, ale nie dla mnie się okazało. Jezu. Asy fiasko, jestem z jakiś. Podoba mi się. Nie cierpię. Czy autoscrollery same w sobie nie są złe, ale bez przesady. Ten za drugim. Mały bullet hell. Wiecie jak krzywo strzelasz? Armatą, żłobie. Posiołkowi idzie dan. Tum! Och. W sumie po doświadczeniu w rock bandach chyba łatwiej nauczyć się grać na prawdziwym instrumencie. Myślę, że u Arkona było na odwrót. Czemu? Ja grałem od dawna na instrumentach, zanim zacząłem grać w rock bandach. Nie mówię. Aha. Ja zacząłem grać w rock bandy, bo bardzo lubiłem grać na instrumentach i ogólnie muzykę. Okej, następny boss! No jadłem! Jakie dobre! Chce mi się spanko. Nie ma spanko. Turururururu. Turu, jaki brzuszek sexy. Oh fuck. Wszedłem do grobu! Czemu rzygasz we mnie kulkami, chłopie? Dla mnie? Dajcie mi grzybka, jego ze złotą grzywą nie ma. Już czuję, że trzeba wziąć power-upa. Nie tracić żyć, bo już zostały mi aż trzy.
A power upy chociaż dostaję. Hamster Maria, tak jest. Mam krokomierz. Zegarku na telefonie. Ile krokomierz dzisiaj zrobiłeś? 5. A ty może więcej. Stan i pozycję. Okay, da się podobu rozwalać młotkami? Ja nie wiedziałem. Człowiek się uczy całe życie. Airbole się nazywają podobu. Śmieszne, śmieszne. Nie wiem dlaczego, tak szczerze. Też nie wiem. To? Ty czegoś nie wiesz o grach? To jest... Zaskakujące tą... 5 minut kołderka. I trochę OP ten młoteczek. Teraz to lawa, bo tak, w tych nowszych zmienili. Dużo takich nazw klasycznych zmienili. Kuribo szył, to teraz Bunta szył, bo Kuribo to tam źle przetłumaczyli kiedyś. Ale czy zostało do końca? Okej. Okay. Zapiszę na wszelki przypadek. Widzę, że zapisałem, żeby czytać zaraz. Kurde, jak zapierdziela. Tak szybko. Gdzie się temu, gdzie się temu Bowserowi spieszy nagle? Bomba. Plus jest taki, że jak tak szybko, to ten, to przynajmniej szybciej plansza skończy. To jest limit długości. Oh. Ale chamsko! Ale chamsko! Ej, czemu mnie teraz zgarnęło, a wcześniej nie? Redaktor Kebab ma większe doświadczenie z komputerami niż z grami. No, to się zgadza. Oj, oj, oj. Co te goldfisze robią? Ej, ej, ej. Ale... Step Magikarp? Ja od razu od... Jestem Pokemony. O Boże. Jest, jak poszukasz, to znajdziesz. Ostatni dłuższy artykuł, który napisałem, był o Margonem. Mi też przykro. Perga. Polska piwa. Chcieliśmy zrobić film, ale już trochę gry zrobiliśmy. Że więc to będzie artykuł. Tak było. Ale tak serio było. No tak serio a było. Nie tak dla żartów było. Tak serio było. No już nie mam ty. Szkoda. Good. Oszukali mnie. Dobra, zobaczmy co się stanie jak zrobię continue. To się zrespawnuje. Tyle dobrze. To się nie respawnują w ogóle. Przeszedł nie te plansze. No, zbrodnia nie. O, a to się zrestartowało. Nie. Nie było być. Nie zrestartowało się. Chmurkę daj. Mogę dać chmurkę w sumie. O ty w mordę.
No co za Maria Peszek. Ten Maria Rutita. Ciebie robił! Ale mi pojechał! Już nie masz teraz wyjścia, teraz musisz... Chyba ty! Murka na to kurde nie działa! A dlaczego level skip miałby działać na level? Dupa tam, a nie gra wideo, to jest. Oto recenzja poważnego redaktora. Dupa, a nie gra wideo, kur... To ma być gra wideo? Jakaś głupia chyba, nie? Już ci lepiej. Przechowałeś śpiwór. Nie, zaraz ile można, patrzcie. Po prostu nie lubi spędzać czasu ze swoją narzeczoną. Dlatego lubię, ale już lubię spanko. Jestem taki niewyspany ostatnio. Jaki agresywny w ogóle. A bo kurwa. Chciało mi się w Mario grać. Jeszcze jest taki zabawny. Nie, ale... Wiecie, że mnie zje ręka. I ręka. O Jezu. Terydy. Terydy, dorszy. One tu idą. Tu idzie ten chłopiec. Here comes that fish. Róbcie klipy, a tam to nie. A, sfotoshopowane. Nigdy nie. One tu idą. Nie da się tego ominąć. One tu idą. Nie powiem jeszcze raz tego słowa brzydkiego. Gdzie będą myśleć, że ja tak mówię. A ja nie umiem po polsku. Myślę, że to się nie kamerowało, jak to mówię. Archon przeklina, świat się kończy. Oni się śmieją, bo oni nie wiedzą. Ja też myślałem, że Archon mnie przeklina. Może lubi mnie przeklinać. Mam już to 13 lat. Już wolno, już na Facebooku jest napisane, że można. No. O, damn it. Oczywiście, że continue, no jak to? Jak nie, jak to? Ale weź już wygraj czy coś, co? Ja chciałbyś już do domu. No. Dobra. Ach. Chyba napiszę książkę i się okaże, że Arshon klnie jak szewc i mobbinguje nawet Didę. Jak się mobbinguje Didę. Tak jak to robisz? A, no a jak to... pan Dida powiedział? Nie. Jak pan Dida powiedział? Jak pandemikum powiedział? Jak pan powiedział? Chyba ma ludzkie warunki pracy. On takie babskie. 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 Chciałbym mieć babskie warunki. Oj, ja, tak? Żebyś zarabiał mniej? Czemu ty mnie nie zarabiasz? Zależy gdzie. Na przykład w Google jestem taka afera, że... To za dużo zarabiałem kobiet. No. To wiesz, tak być nie może. Jak być nie może, nie. Bo chodziło o to, że zrobili właśnie serwis, żeby udowodnić, że jest gender gap nie między mężczyznami i kobietami, ale domyślił, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn. Się okazało, że zarabiają więcej, musieli, wyobrażasz sobie, wyrównać mężczyznom, leniom,
Nieudacznikom. A co ty to się... Polska. Domowa. Fajnie, że dotarłem do końca, ale... Zarabiam więcej, chyba przyda. A liczymy to, ile wydaje się w tym domu na lekarza Lidy? Czy... Na Lidę? O mój Boże, Lidę. Ej, może to przejdę? Ja myślę, że Dida byłaby dobrym odbiorcą... A już się skrót otworzył nawet tutaj. ...polskich reklam. Wszystko ropieje, nie? Jezu, ona by wszystko kupowała, wszystkie suple. O Jezu, raz jest ciemno, więc ja nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, ja się boję, jak jest ciemno, to ja sobie idę. A jaki chórz. To jeszcze jakieś plansze? O nie, jeszcze a tu plansze. Nie ma planszy. A przynajmniej jakieś normalne plansze. Ej, to wygląda jakaś creepypasta teraz. Teraz wyjdzie z ziemi jakaś straszna ręka i mnie wciągnie. Taka trudna plansza. Łatwiej by było, jak ktoś widzi. O, złe słoneczko! Dzisiaj późno wstało i... W takim bardzo złym humorze. Dobrze, że ominąłem planszę, bo teraz mogę ją przejść jeszcze raz. A na to. No. Wow! Wow! Tego się nie spodziewałem. Pora na Teletubisie. Pora na Teletubisie. Pora na Teletubisie. Co jeszcze te pieniądze są? O, jak umarł, jak to szkoda. Ej. Ale już dalej jak dalej. Dida, dida, dida. Dida, dida, dida. Dida, dida, dida. Okej, robi się trudno. Aha. To jest rura, a nie... Ej, robi się kurde bardzo trudno. Ten powiedział. Ta gra jest chamska momentami. Od tego odbi... Albo może od tego bóle debila. No nie, no muszę się jakoś odbić od... Muszę się od tej... blachy odbić, no. Idź już sobie, idź, nie musisz tutaj siedzieć, jak tak nudzą się nasi widzowie. To jest szacunek do widza, taki ma redaktor Kebab. Zapamiętajcie to, jak następny raz będzie chciał wam pokazać stópki. Zerowy! Tak.
bo ja to muszę przejść, widzisz? Mi umknęło, że... Bo jaki wal. Najlepsze jest to, że jak teraz stracę ostatnie życie, to on już tak od nowa przechodzić. Dobra, to się nie zabije po prostu w końcu. Tak, kontynuuję. Teraz mogę wziąć ten skrót chociaż. Ja już spałem w domu Arkona. Ja też. Nie jest życie godne zapamiętania. Właściwie to dużo zapłaciłem terapeucie, żeby... O, jednak ten skrót nie działa. W jednym łóżku z Archonem. A widziałeś Archona nagiego? A jedno z tych pytań odpowiedź brzmi... Nie. A drugie z tych pytań odpowiedź też brzmi nie. Się gdzieś P zdobyć. On zrobił P, ten przeszedł tam tą planszę, ale się chyba już nie da zdobyć P. Chciałbym w tym momencie zacytować piękny wiersz pana Poniedzielskiego. Mężczyzna jest jak liś. On musi iść. Koniec. Jak nie wiecie, kim jest Poniedzielski, to sobie wygooglujcie. Moja mama zawsze mówiła, jak byłem młodszy, że wygląda jak Poniedzielski, bo miał takie długawe włosy nieułożone. Wyglądałem też jak Kurito. Bezpadnie. No ten gumie jeszcze. Zapomniałem o tym! Woo! A teraz nie przeskoczysz po drodze. Daleko ma do domku. Czy muszę? Dlatego jeszcze siedzi, bo kurde, na samą myśl, że będzie musiał wydać pieniądze na paliwo. To już woli jeszcze posiedzieć. Ja jeszcze posiedzę, może mi się podbić, tankować. Prawdziwy Szkot, wracam na owcy. O, taką owcę, mam taki fajny sportowy model. Bardzo miękka tapicerka. Skórzana. I wodę, Archon. Mam do domu. Pół godziny? Nie, 20 minut. Autem. Autem. W auto stać. Bo nie chcą mnie zlokalizować. Tak, bo zdoksowanie ciebie to jest ich hobby.
Zapraszam. Nikt mnie nie odwiedza, oprócz gąciarzy. A kto by chciał, żeby gąciarz był? Dobra, nie tak mówił, bo będziemy smutni. Tylko tego nam jeszcze brakuje, żeby Krzysztof Gąciarz miał depresję. No to jest... Okej, dobra. No. Tamskie... O dwakroć. Jakie to? Bym... Nie wiem. Czemu mi wyskoczył? Ustawić na ty. Nie, wydaje mi się, że muszę... Nie wiem, jak to zrobić. To jest granda! Zwykła! Gdy ci wołają dida na ramię. Że ci tu dida na twarz sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bańkach nie sztymuje. Obiecałem, że jakoś oddam za drinki z Pirkonu. A dzięki Mentos, nie pamiętam nic takiego, byłem pijany do nieprzytomności, ale... Okej. Okay. Dzięki wielkie. Pewnie nie ja stawiałem, ale... Dopiero przy odbiciu z nutki wciskasz skok. To było takie proste dla człowieka, który ma dwie lewe stopy. Jak ustawiała? Upadek? Sądzę. Trudna gra. No ten ostatni świat jest, kurczę. I całkiem trudny. Nie za prosty. Trzeba przyznać. Pijak i przeklina na streamach, a jak pijak, to pewnie też złodziej. Każdy pijak to złodziej. Czego pijak? Ja takiego zrobiłem, że jestem pijak. Widać. Ark Armageddon. Muszę się spieszyć znowu zacząłem. O. Tu, to nie najlepiej. Może czy tanko było po tej planszy? Przed tym. Jeszcze się cofnąłem w dodatku. Po prostu oszczędzić paru minut cofania się znowu przez to samo. Zrobiłem jeszcze gorzej! Co ja narobiłem? Nie wiem. Ja narobiłem. Ciebie, Aleksandrze! Morderzysz na firmach, jakbyś pracował w Łowiczu. Ja po prostu nie gra z emulatorowym zapisem, każdy cywilizowany człowiek. Ale gram, proszę. I nie potrzebuję do tego emulatora, bo ja jestem podwójnie cywilizowany. Proszę emulator wkupany w konsolę. Emulator w twojej dupie. Właśnie nie ma emulatora, a? To jest najpiękniej. Nie ma emulatora, a i tak są z... Is that magic? Trochę. Jestem w 100% pewien, jak to działa. Rozumiem, że się jakoś dampuje pamięć konsoli do pamięci na kartę SD i potem się wczytuje jakoś, zgaduję, ale szczerze nie wiem do końca, jak działa ten na Everdrive'ie zapisywanie postępu. I mi gry na pewno już zrobiły.
Próbowałeś pobiegać, żeby więcej zarobić? Tak. I? Przyszedłem. To dobrze, znaczy, że wykonałeś pracę. Praca to... Wzór na pracę. Wzór na pracę... I siła razy przyłożenie, tak? Nie? Plus razy... Przyłożenie, co ja powiedziałem? Może rugby. Co, to ja chyba pójdę. No idź, bo Neko wróciła. O! To jest... Będzie zmiana, pawiana. No, tak. Archon, nie denerwuj się, to się wyklepie. Co powiedzieć? Trudniej żłobić. Najwyżej się zdenerwuję i po prostu znowu zostawię na jutro. O, jaki zdenerwowany. Czy nie zdenerwowany nawet, tylko już taki jakiś... Znudzony, rozproszony. Nie no, co ty? Nie podoba mi się ten ostatni świat. Nie lubię autoscrollerów i czy takich ciągle pod rząd. Nie. Znudziło mnie. Ale spróbuję, może się uda. Ja tu jeszcze wrócę po bluzę, pobrudzę. Przeszedłnięte znowu. Właśnie spartoliłem i ten save state mnie cofnął zamiast prowadzić dalej w grze. Ja zrobiłem. Nie tu. Tu. Dobra, spróbujmy to zrobić powoli, tak jak być powinno zrobione, bez pośpiechu. Co jest dalej po prostu, co wy na to? Zamek, to jest ruła. Gdzie ta ruła prowadzi? To jest ruła, która prowadzi w to samo miejsce. Super. No, idziemy na zamek. To tak średnio. No cześć, Zbi. O, mój ulubiony zamek, zagadka z pętną. Pansza, którą na pewno z przyjemnością przejdę. Z większego wysiłku. Thank you.
tłum. By na nim stawać w tej grze, czy nie? Bo w innych można. Niektórych. Duży chłopiec kontra mały streamer. Cześć, kochanie. Tak, a mogę go skończyć, jak ci jest mi potrzebny do szczęścia. Szukałem wymówki, by skończyć, ale nie pomogłaś. Szukałem wymówki, żeby skończyć, bo mi nie idzie, ale nie pomogłaś. Ostatni świat i... Wygrywasz. Właśnie nie bardzo. Jesteś i bardzo najlepszy, się... najsilniejszy, masz bardzo... największego Mario. Faktycznie. Jest całkiem spory ten Mario. Jest w tym. Nie, że mam iść. Już wszędzie byłem. Tam wejść. Też ogonem? Rozwalić? Mam innego Mario. Jak tu wejść? To jest pytanie za milion. Dostępne listy. Nic mi to nie daje. Krzysztof Gonciarz, oddaj mi skarpety! Ktoś wie, gdzie mam iść? Bo zaraz mi się czas skończy. Aż podejrzy. Super Mario Bros. World 3 Castle. Jak tu się przechodzi? Nie World 3, World 8 Castle. No jakieś mapki. Co mi to dało? Thank you.
Okej, musiałbym mieć piórko. Próbuję piórka, żeby móc rozwalać te klocki. Gdzieś tu się zdobywało piórko. Zdobywa żyć. Dałoby mi się żyćko również, szczerze mówiąc. Może zacznę od żyćka. Jeszcze nie byłem. Musi być jakieś wyjście. Nie rób mi tego, Mario. Skup się, hopie. Skup się. Przejdę. Korbex, jak zdrówko i pytanko, kiedy retro z Warcraftu? Nie wiem, co z tym retro z Warcraftów ostatecznie będzie, bo nie miałem się jak do nich odpowiednio zabrać, tak szczerze mówiąc.
się za nie zabierać i nigdy nie skończyłem się za nie zabierać. A, zniknął w ogóle ten. No nie wierzę. No bez jaj, że... Że ja wtedy poszedłem, że ja trafiłem tam zupełnie inne miejsce i teraz nagle nie umiem.
minut. No i pozamiatam. Okej. To jest labirynt. To jest to życie, tak? Super, na pewno mi się przyda. Gdzieś tu jest ukryte rozwiązanie. Cholercia gdzie? Cześć. Może tu? Nie? Tylko list. A pod kolcami już byłem, ja stąd tu przyszedłem, gdzie są te kolce. Więc nie przemawia do mnie ta teoria, ani trochę. Gdzie jest ten żółw? Może tam muszę się gdzieś dostać? Też teraz jak mam piórko, powinienem móc tam po prostu wejść, rozbić. Tam się musi dać przejść. Drzwi jak jest P. Ups. Nie widziałem tam drzwi. Jeżeli są drzwi, teraz to będziemy inwestygować.
do tego mam miejsce. O! No jestem z powrotem tutaj, tak? I co? Mam pchnąć py, polecieć najszybciej jak trafię. Bo jak tam wejść teraz? A! Czy tam jest zablokowane, bo tu są klocki. Jak tam wejść na górę? Fajnie, że są drzwi. Bo... Monetki przed P się zbierają, one się regenerują przecież, jak ja wyjdę z komnaty, nie? Nie mogę wziąć P ze sobą. Kurde, chyba mogę. Spróbujemy jeszcze raz. Mogę wziąć P ze sobą. Najpierw muszę power upa zrobić. Nie miało być list? Kurde. Nie da się wziąć. O-o. A czy ktoś tak... Tak. Czy P nie było drzwi? Ej, są drzwi, faktycznie jeszcze jedne, co? Ale chamska ta plansza. Ale chamska. W życiu bym nie wpadł, że jestem schowany. Kolejna ruła i kolejna ruła, tak? Strasznie chamsko. O-o! Tu idzie ten chłopiec! A tam jest jeszcze jakiś zamek. Sezję kolację. Robię sobie. Lubisz rzeczy, które jak leci bułkę z chipsem. Nie wiem, to może
wezmę power upa. Dobry jest Bowser. Wow, fuck, jakieś lasery. Okej. Żegnam twoje głupie lasery. Co ty powiem? To mnie cofa na początek. To już się zapowiada super plansza. Muszę kiedyś zrobić materiał o tym, jak nie lubię plansz Mario. Uważam ogólnie Mario za przykład takiego naprawdę badziewnego level designu. Nigdy nie rozumiałem, czym się tak ludzie jarają w Mario. Na start nie wystarczy szybko biec. Sprawdzimy. O, wystarczy. Tu mam wjechać, tak? Tak jak... Lubię Mario, lubię grać w Mario, to level design w Mario uważam za... nędzny. Głównie przez to, że... W Mario nie da się zrobić planszy, która będzie miała sens jakiś tam logiczny, moim zdaniem. Po prostu zestaw platform zawieszonych w powietrzu. Nie da się skonstruować czegoś bardziej... interesującego. I to jest na przykład widoczne bardzo w Super Mario Maker, że da się zrobić dużo takich dziwacznych plansz, ale nie da się zrobić takiej planszy, że ktoś by w to zagrał i by wiedział na przykład, co ma reprezentować w jakiś taki naturalny sposób. W Little Big Planet na przykład dało się zrobić jakieś tam, jakieś odniesienie do czegoś innego i ktoś wchodził do tej planszy i wiedział, o, to wygląda jak Castlevania. Mario się czegoś takiego nie da zrobić. Czego by się nie zrobiło, to będzie po prostu zlepek platform w stylu Mario. I to jest dla mnie zawsze była wielka wada tych dwuwymiarowych Marianów, że one są takie bardzo generyczne. To nie jest problem, tylko ludzie się strasznie twierdzą, że o Jezu, jakie niektóre tam Mario mają super level design. Ja nigdy tego nie widziałem, no. Żeby tak było, po prostu, no. Wyglądają jak platformy, no nie wiem, co jest takiego genialnego w umieszczeniu w powietrzu iluś tam platform i jest trudno, albo łatwo. Okej. Nazwałbym to level designem jakimś mega? No. Chyba nie. Dwuwymiarowe, trójwymiarowe Mario za to potrafią mieć naprawdę pomysłowe poziomy. Zauważyłbym to, gdyby Denki tego nie wskazał. A nie wiem, czy to wskazał Denki. Gdzie to wskazał Denki? No, ostatnia plansza, może po prostu wezmę listek. Listek, stevia, zielona herbata. No filozofię oczywiście designową Mario ma super. Na przykład nie kminie konceptu Super Mario Makera, dlatego jak zrobiłem recenzję Super Mario Makera, to w niej powiedziałem, no fajne i tak dalej, ale nie widzę, jak to się może rozwinąć, żeby to było jakieś tam super doświadczenie.
długoterminowe. Myliłem się, bo okazuje się, że ludzie po prostu lubią śmieszne plansze w Mario. No i spoko. Tylko... Ej, bardzo. Tak, ale nie ma czegoś takiego w Super Mario Makerze, że robisz fajną planszę. Tylko to musi być zawsze jakaś taka kombinowana plansza, że musi mieć jakiś taki motyw super. Nie da się zrobić w Super Mario Makerze po prostu fajnej planszy, takiej, że grasz i jakbyś grała w Mario, że się fajnie gra. No, a co z planszą, gdzie Yoshi się... No to nie jest normalne, to jest zawsze jakiś gimmick musi być w tych planszach. Bo żeby w Mario Makerze dało się zrobić fajną planszę, to musi być gimmick. I nie może być po prostu, nie może zrobić interesującej planszy do gry platformowej w Super Mario Makerze, bo będzie po prostu nudna, no. Ups. Założenie grania w Mariana to zabawa gimmickami. No właśnie w zwykłym Mario nie. W zwykłym Mario tych gimmików nie jest jakoś szczególnie dużo. Nie mówię, że narzekam. Po prostu uważam, że to jest bardzo słaba strona Mario. Że nie ma różnicy, czy planszę do Mario robi Miyamoto, czy jakiś studenciak. Nikt nie zauważy różnicy, moim zdaniem, między planszą robioną przez Miyamoto, a jakiegoś tam randoma ze stażu. Bo one się nie wyróżniają zazwyczaj, oprócz tych najtrudniejszych, takich dla hardkorów, niczym takim wyjątkowym, żeby można było powiedzieć, no to jest typowa plansza Miyamoto. No tutaj Miyamoto, kurde, pokazał. Strzelało do mnie lawą. No, nareszcie. Finałowy boss. So long, gay Bowser. No, chyba przegram. Taki wypadek to zapiszę. Będę musiał powtarzać, bo chyba już wszyscy mamy dość tego Mario 3. Przynajmniej ja mam dość tego Mario 3. Absolutnie szczerze, mam go dość. Nie chcę w niego więcej grać. Muszę się bo... Tu masz skakać. Super Mario 3, Dekakura, dzięki za 36 miesięcy. No, też tak trochę wziąłem sobie głupi rozwój. Sorry za te skróty na koniec, ja naprawdę nie chciałem tego rozciągać do trzeciego streama niepotrzebnie. Więc możemy założyć, że tak z grubsza jest Mario 3 zaliczony. To nie wyzwanie Archona, więc tam super grubych reguł nie ma. Następnym razem, jeszcze nie wiem kiedy, pewnie jakoś w przyszłym tygodniu, może później, Mario World, a jutro... Czy pomyślnych wiatrach? Może odkurzę Engage'a, może nie? Zobaczę, jakie będą sugestie na grupie. I burgerek jest speśniały, bo ma 3 lata, Dekakura. Dzięki za oglądanie. Don't
bardzo miło. Fajny stream mimo wszystko, mimo że mnie sfrustrowały ostatnie światy Mariana. Dzięki za oglądanko. I widzimy się znowu jutro. A ja wracam do montowania nowego systemu. Zostawcie suba! Mówi Grzybson. Peter, miło, że wpadłeś chociaż na końcówkę. Mam nadzieję, że znajdziesz szybko nową pracę, bo jak nie, to ja cię będę musiał zatrudnić jako sekretarkę i... będzie drama. Będę musiał to żonie wyjaśnić. Nie wiem, czym... Ojej, czemu sekretarka siedzi w stroju pokojówki, bo mi tak wygodnie. A zabronisz, czy jesteś seksistowska? Jak ona uważa, że tak powinna się ubierać, to jest... A nie, może to, jestem! To nie jest faza, mamo. A może on, to nie jest faza, że ona chce być pokojówką. Może zaraz to jest... pójdę i ci każę, wiesz co robić, naprawię gender, samochód. Przyjdzie gender, będziesz naprawiał auto, cię do wora, będziesz wrzuci naprawiał do jeziora auto, a i ci didusia odetnie. Pralkę i potem wiesz co jeszcze będziesz robił, układał narzędzia w swoim garażu. Narządy ci będę układał. Daj mi dobry kocek i możesz mnie zatrudnić. Będziesz ubrana tylko w kocek? Idzie zły gender i grunie zabije. Dzięki wielkie, to było Mario 3. Serduszko na drogę i do następnego razu. A!